No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, stało się. Kupiłem pierwszą palmę. Raz, że kupiłem palmę, to jeszcze na dodatek tą przepiękną biłkę roztratę. I w tej przepięknej zimowej scenerii chciałem wam je tutaj przedstawić. Oczywiście zrobimy sobie też pomiary. Nie ukrywam, że ten film też będzie dla mnie, żeby mógł sobie później porównać, ile roślinki urosły, ale do brzegu. Roślinki zostały kupione z gospodarstwa ogrodniczego od bardzo sympatycznego właściciela. Pozdrawiam cię, Marku. Adres internetowy tego gospodarstwa wrzucę wam pod filmikiem, jakbyście chcieli kontakt do pana Marka. Tak najbardziej zapraszam do kontaktu ze mną. To przekażę już tutaj nie tak publicznie. No i tyle. Zobaczcie, jaką piękną karłateczkę kupiłem. Nie ukrywam, że w bardzo atrakcyjnej cenie. Także cóż, zabieramy się do pomiaru. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje w tym błyszczącym śniegu. Oczywiście karłatka w tej chwili mieszka sobie u mnie w szklarni, w tej części nieogrzewanej. Jest tam około zera. Oczywiście nie ma żadnego dostępu tam, że tak powiem, wody, czyli nie kapie na nią, nie pada, więc wilgoci za dużej nie ma. Jest po prostu chłodniej. Myślę, że takie warunki jak najbardziej dla niej będą ok. No i biłka roztrata ze swoją piękną czuprynką też będzie mieszkała do wiosny razem z nią. Oczywiście na wiosnę wsadzę palmę do gruntu, żeby miały możliwość sobie rozrastać się swobodnie, żeby rozpuściły korzonki. No ale dosyć już tego gadania. Bierzemy się za pomiar. Jak widzicie, miareczkę mam przygotowaną. Zobaczymy sobie, jaką roślinka ma wysokość. O, jak widzicie, tutaj miara została oparta na samym dole. Jak widzicie, 40, 50, jedziemy dalej. 60 cm ma do góry liści. Także taką wielkość ma karłatka. I teraz sobie zobaczymy, ile ma sam pinek. Ciach, ciach, ciach. No, około 22 cm na pinek. No tak. No widzicie, pomocnik przyszedł. Jeden, drugi. Będziesz mierzył, tak? Zostaw. Nie, nie potrzebuję twojej pomocy. Nie potrzebuję. Dobrze, to teraz się zajmujemy roztratą. No widzicie, pomocnik przyszedł, poszedł. I teraz zobaczymy, jaką wysokość tutaj właśnie od dołu do niczki ma biłka roztrata. No i jedziemy. Jak widzicie, około 47 cm wysokości do czubka liści. Sam pień jakiś tutaj mega rozmiarów nie ma, bo dopiero się zaczyna budować. Także nawet nie będę mierzył, to jest jakieś 2-3 cm, może 4 tego pnia. Także widzicie, tak się pięknie roztratka prezentuje, na piękne, sztywne liście. No i tutaj pierwsza moja palemka, karłatka, też wygląda naprawdę zarąbiście. Zobaczcie, piękne ma nowe listki. Także no, roślinki wyglądają naprawdę zarąbiście. Także cóż, no stało się. Pierwsza palma wczoraj zakupiona. W przyszłym tygodniu możliwe, że zamówię jakiegoś tracha, który będzie na wiosnę. Ma do mnie przyjechać. Także zobaczymy, czy się uda. Na pewno jakiś filmik nagram wam
tego oglądania tych roślin. A jeszcze chciałem jedną rzecz zobaczyć. Wracamy. Ciach. No i mamy obwód pnia około 30 cm. Także tak to wygląda. Naprawdę super wygląda. Ta palemka jest taka bardzo gęsta. No dobra. Nie będę tutaj przedłużał. Zabieram z powrotem roślinki do szklarni. Niech sobie zimują. Mam jeszcze małą dogryweczkę. Pokażę wam, jak zimuje bambus Phyllostachys nigra. Troszkę pierzynki śniegowej dostał. O, tutaj zobaczcie, mamy eukaliptusa. Także też sobie zimuje w gruncie. Ma się całkiem nieźle, jak widzicie. Tam mróz za bardzo mu krzywdy nie zrobił. Wygląda naprawdę fajnie. Więc tak, no, palma i juka schowana. Jak chcecie zobaczyć jeszcze miejsce, w którym byliśmy to zakupić, to zapraszam na kanał do kolegi Piotra. Wrzucę wam link tam pod filmem, także sobie zobaczycie, jak wygląda wyprawa nasza po te palmy. No i na koniec jeszcze wam pokażę, jak pięknie wyglądają ośnieżone sosny czarne i zimujący basioczek w budzie styropianowej. Trzymajcie się. Na razie, cześć.